i jesteśmy. Szczyt wojownika. Na oddech stwórcy. Spójrzcie tylko. Co za forteca? Mówiłem, że dzięki tej mapie przedostaniemy się przez tunele. Nie zgubiłem się. Tylko mapa trochę zamokła. Ha, ale w końcu dotarliśmy. No więc będę szedł za tobą. W pewnej odległości. Czuć tutaj odór śmierci. Spodziewam się, że czekają nas kłopoty. Szczyt wojownika. Wygląda na to, że miał lepsze dni. A raczej lepsze stulecia. Cofnijcie się! Cofnijcie się w końcu! Zdobycie szczytu nie będzie łatwe, panie. Dałem strażnikom szansę na honorową śmierć. Tymczasem oni kryją się jak tchórze. Skorzystamy więc z Rady Króla. Weźmiemy ich głodem. Na szczycie mają zapasy na wiele miesięcy. A więc zaczekamy. Gdy będą zbyt słabi, żeby unieść broń, poślemy ich na sąd ostateczny. Co to było? Przez chwilę zrobiło mi się słabo. Chyba nie oszalałem, co? Ty też to widziałaś? Jak to możliwe? To miejsce jest naprawdę nawiedzone. Zasłona? Demony? Dzięki, niech będą Andraście, że się zjawiłaś, strażniczko. Ty przodem. Thank you.
rzeczy nie układa. Mają nieprzyjemną konsystencję. Morale ludzi jest niskie. Moje zaklęcia są tutaj bezużyteczne. Zaklęcia nie wystarczą, żeby dowodzić ludźmi, Avernusie. Przypomnę im, że są strażnikami. Żołnierze! Nie będę was okłamywać! Sytuacja jest niewesoła! Przeciwnik ma przewagę liczebną, a my puste brzuchy! I coraz mniej serca do walki! Ale jesteśmy przecież strażnikami! Mroczne pomioty czmychają, gdy słyszą dźwięk naszych rogów. Arcydemony padają martwe, gdy damy im posmakować naszych ostrzy! A więc mamy paść na kolana przed jakimś despotą? Nic z tego! Ja nigdy się nie poddam! Nie poddam się i nie zatańczę na szubienicy Arlanda! Proponuję przeto tu i teraz, w tych uświęconych korytarzach, gdzie całe pokolenia naszych braci czuwały gotowe, by stanąć do walki przeciwko mrocznym pomiotom i wszelkiemu złu. Proponuję, byśmy posłali temu tłustemu Benkartowi wiadomość. W tym świętym miejscu stawiali wrogowi czoło dumni, silni ludzie. Prędzej umrę, niż poddam się tyranii! Dzielni, nawet gdy morzył ich głód, razem z nimi stała moja praprababka. Wszyscy wiedzą, że strażnicy zostali wygnani, ale żeby ich tak mordować? Król Arland musiał być prawdziwym potworem. Ale dość już tej mojej paplaniny. Prowadź, moja droga.
pokażesz. W porządku. Walka.
strażnicy przyzwali demony. Nie mogę w to uwierzyć. A moja babka, ona wiedziała. Wierzyłem, że moja rodzina jest inna. Może dalej znajdziemy odpowiedzi. Tak. W porządku. Zatrzymaj się, strażniczko. Ta tutaj chce z tobą pomówić. Ta tutaj to Dryden, dowódca. Sofia! Jest tym wszystkim. Babcia? Ubiliście wiele demonów, żeby się tu dostać. Ta tutaj chce zaproponować umowę. Najprawdopodobniej, albo jej rozum odebrało. Moja praprababka nie żyje. Nie wiem, co to jest. Ta tutaj posmakowała jej wspomnień, przejrzała jej myśli i znalazła wszystkie ukryte miejsca. Ale jest ona dla tej tutaj tylko pożywieniem, niczym więcej. Czymże jest jedna kobieta wobec twojej potęgi? Zabij mnie, jeśli cię obraziłam, proponując nieodpowiednie warunki. Głupcem byłaby ta tutaj, gdyby zdradziła strażniczkę. Dziwi mnie, że trzymasz z demonami. Czyż nie są one złem wcielonym? Ludzie bywają dużo gorsi od tej tutaj i jej podobnych, golemie. Zawarta z nią umowa mogłaby posunąć naprzód twoją sprawę. Jestem uwięziona na szczycie wojownika. Ta tutaj widziała w pamięci Sofii Dryden tyle ciekawych miejsc. Ta tutaj chciałaby obejrzeć świat na własne oczy. Aby mnie uwolnić, do starej wieży maga pójść musisz i dzieła zniszczenia dokonać. W zamian ta tutaj scali zasłonę. Nie będzie demonów, wrogów nie będzie. Wasz szczyt stanie się bezpieczny. Pozwól tylko tej tutaj wyjść na świat. Ta tutaj wie wszystko, ale powie dopiero, gdy wieża zostanie zniszczona. Ta tutaj będzie podróżować, będzie oglądać, ta tutaj się pożywi. Beze mnie zasłona stanie się słabsza. Więcej demonów, więcej cierpienia. Wybierasz jednego spośród mego rodzaju lub wielu. Jesteś więc głupia! Thank you.
porządku. Nie mogę uwierzyć, że moja prababka nadal była wśród żywych. Cóż, można by powiedzieć, że trochę była żywa, a trochę martwa. Muszę się napić. Co to? W porządku.
Słyszę cię. Pozwól mi się skoncentrować. Nawet w tej chwili demony próbują uzupełnić swoje szeregi. Czy to tobie należy dziękować za to mile widziane, acz tymczasowe zachwianie równowagi? Poznałaś już moją drogą Sofię, nieprawdaż? Moje ciało utrzymywane jest przy życiu za pomocą podobnego źródła, lecz mój umysł i wola pozostają wolne. Co tu robisz? Co zamierzasz? Zastanawiam się, o co może chodzić. Pytaj. Powstrzymać demoniczną falę, naprawić błędy przeszłości. Źródłem magii krwi są demony. Potrafiły przeciwstawić się wszystkiemu, co przeciw nim rzucałem. Jednakże skaza mrocznych pomiotów jest im obca. Moc, której nie potrafią się przeciwstawić. Strażnicy używają jej do wykrywania mrocznych pomiotów. Taki banał. Moje badania ujawniły dużo więcej. Ta wiedza mogłaby nie tylko ocalić szczyt wojownika. Dzięki niej strażnicy mogliby stać się jeszcze potężniejsi. Zrobiłem, co musiałem, ale pozwól mi naprawić moje błędy. Pozwól mi oczyścić to miejsce. Wówczas przyjmę karę, jaką mi wymierzysz. Przeszukaj moje laboratoria. Tam znajdziesz odpowiedzi. Tak? Panie magu, moje rodowe nazwisko od ponad 100 lat jest nic nie warte. Czy masz jakieś dowody na to, że Sofia była bohaterką? Chłopiec, który stawił czoło mgłom. A więc jednak wysłuchałeś mego wołania. Jesteś jednym z Drydenów? Wszechświat ma jednak poczucie humoru. Był ledwie chłopcem, gdy zapuścił się w głębiny tuneli rozciągających się pod szczytem. Serce miał czyste i pewien był swego. W snach dałem mu niezbędne klucze. Miał być moim wybawicielem. Twoja praprababka była najlepszą spośród nas. Odważna, charyzmatyczna, zapalczywa, bezgranicznie oddana sprawie. Mimo to przegraliśmy. Walczyliśmy z tyranem. Tak pełni wigoru, tak nieświadomi czekających nas konsekwencji. Ale dowody? Nie ma żadnych dowodów. Ja miałem nadzieję. Ale dziękuję ci, strażniczko. Co by komu przyszło po opowieściach? Arland od dawna już nie żyje. Podobnie jak wszyscy spiskowcy biorący udział w przygotowaniach do rebelii. Ciało Sofii porusza się i mówi. Ale i ona jest już martwa. Zbyt wiele ust, które trzeba by zamknąć. Nawet magia nie da sobie z tym rady. Tak więc spotkaliśmy się z Ternem Kuslandem. Z nim u swego boku mieliśmy szansę na zwycięstwo. Stało się jednak inaczej. Wpadliśmy w zasadzkę zastawioną przez Królewską Gwardię. Dowodząca nami Sofia Dryden i ja ledwie uszliśmy z życiem.
Być może, ale chodziło o przetrwanie. To była dla nas ostatnia deska ratunku. Przez całe miesiące przygotowywałem kręgi przyzywania, badałem najmroczniejsze głębiny pustki. Była to chwila triumfu demonicznej wiedzy. Dziesiątki demonów przyzywanych moimi rękoma. Ale biorąc pod uwagę, ile było zmiennych, nie dało się uniknąć błędów w obliczeniach. A tak mało brakowało. Wydała rozkaz, ale ja i tak bym je przyzwał. Badania nad magią mogą być kontynuowane tylko pod kuratelą strażników. To szansa na ponowne odkrycie zapomnianych tajemnic starożytnego Imperium Tevinter. To wszystko kłamstwa, które zakon rozpowszechnia, żeby podporządkować sobie magów, żeby byli mu posłuszni. A skąd ty wiesz, że ma rację? Jego wiara nakazuje wiele rzeczy grzecznie przełknąć, ofiarując w zamian niewielkie pocieszenie. Tak? Zakon postępuje głupio, zakazując korzystania z magii krwi. Jest tyle tajemnic do odkrycia. Moje ciało zaczęło się rozkładać, ale znalazłem sposób, by spowolnić ten proces. Wszystko ma jednak swoje granice. Tak? Niech i tak będzie. Mam tylko jedną prośbę. Jeśli kieruje tobą pragnienie sprawiedliwości lub zemsty, wstrzymaj się do czasu, aż załatwimy sprawę demonów. Na razie musi to nam wystarczyć. Musimy udać się do wielkiej sali. Tam naprawię szkody, które tak dawno temu wyrządziłem. Będzie niebezpiecznie. Na każdym kroku atakować nas będą demony. Chodźmy. Oczywiście. Musimy działać szybko. Demony już rozszarpują wrota swymi pazurami. Zasłona musi zostać zamknięta. Odsłonię kręgi przyzywania, które tak dawno temu namalowałem. Mogą się pojawić fale duchów i demonów. Pozbądź się ich. Zaczynam. Najpierw muszę przyzwać magiczne energie. Czuję je. Nadciągają.
porządku. Już po wszystkim. Zasłona jest teraz mocna, a przynajmniej mocniejsza niż wcześniej. Mówiłem, że poddam się osądowi. I tak się stanie. Czy mogę teraz w spokoju prowadzić swoje eksperymenty? Człowiek nie ma sumienia. Nie ma poczucia winy. Musi zapłacić odpowiednią cenę za tortury, przestawanie z demonami oraz bez wątpienia inne, gorsze czyny. Widzę, że nic, co mogłabym powiedzieć, nie przekona cię do zmiany zdania. Nie zapomnę o tym. Nie mogę już dłużej robić tego, co dotąd robiłem. Czas, który mi pozostał, poświęcę na to, by nieść pomoc. Mogą minąć całe miesiące lub nawet lata, nim moje badania wydadzą owoce. Gdy to w końcu nastąpi, poślę po ciebie. Dziękuję ci, strażniczko. Udało ci się, strażniczko. Szczyt wojownika znów jest bezpieczny. Moim zdaniem ten stary pierdziel Avernus zasługuje na szubienicę, ale... ludzie gotowi są robić dziwne rzeczy, żeby pozostać przy życiu. Ale jeśli będzie prowadził badania, bez ofiar, magii, krwi i tak dalej, może osiągnie jakieś sensowne rezultaty. Nie udało się znaleźć dowodów, które pomogłyby przywrócić dobre imię mojej rodzinie. Tak długo myślałem tylko o przeszłości. Tak długo szukałem odpowiedzi. Ale myślę, że lepiej by było, gdybym został w domu. Dość już tego, bo zaczynam się gubić. Masz teraz do swojej dyspozycji całą fortecę, a ja powinienem chyba wrócić do swego fachu. Być może szczyt stanie się moją bazą. Tylu wokół bandytów. Ale żaden nie odważył się tu zajrzeć. Dobre miejsce na składowanie towarów. Ty oczywiście możesz u mnie liczyć na pokaźny rabat. Wygląda na to, że już tutaj skończyliśmy. Inwazja demonów została powstrzymana, a baza strażników jest bezpieczna. Dobrze się sprawiliśmy. Będę tęsknić za tym miejscem. Roiło się tu od duchów i nieumarłych, ale ptaków nie było wcale. Ani jednego złośliwego, pierzastego demona. Kiedy zjawi się moja rodzina, być może będę miał trochę towarów na sprzedaż. Może trochę tutaj posprzątamy. To znaczy, moi bratankowie posprzątają. Jak każesz.